A za drzwiami numer 2 odnajdziemy. No właśnie. Co tutaj ciekawego odnajdziemy? O. Balkon. I bardzo ciekawe ujęcie. To zdjęcie coś w sobie ma. No na pewno. No i wiemy, że na pewno znikło. Tylko do czego to może nam posłużyć w takim razie? Wszędzie pozamykane, poza obu. Z pewnością coś tutaj jeszcze odnajdziemy. Wiem, że jesteś blisko. Nigdy nie odbierzesz mi dziecka. Nigdy. No całkiem ciekawe przesłanie. Muszę przyznać. Sprawdźmy co tutaj. Okej. Udało się jakoś dostać do pokoju. I drzwi były zamknięte od środka. To czy coś jeszcze tutaj mogę odnaleźć? Chyba nie za bardzo. A jednak... Drzwi do szafy są zamknięte. Okej, trzeba będzie pamiętać o tej szafie. Z tego względu, że coś tam ciekawego może być. Na chwilę obecną tutaj już nic nie znajdę. Może... Nie. W toaletach tym bardziej. Ej, kocie. Zrobimy zdjęcie kota i lecimy dalej. Już trochę tutaj błądzę po tym... po tych korytarzach tej szkoły i miejmy nadzieję, że w końcu uda się znaleźć jakąś podpowiedź. Być może nawet rozwiązać zagadkę. Odnalezienia stąd wyjścia. A do tego momentu powinienem znaleźć te klucze, które są oczywiście przy łebku tego wieprza. I pewnie będzie zamknięte. Dokładnie, musi być tam zamknięte od wewnętrznej strony. No to niestety nie napawa zbytnio optymizmem. No i w końcu, po tylu trudach, udało się znaleźć mały klucz do sali lekcyjnej. Więc teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko znaleźć salę lekcyjną, do której ten klucz będzie pasował. Zakładam, że to będą jedne z tych drzwi, których nie udało mi się otworzyć. W sumie, to było głupie stwierdzenie. Jest jeszcze pytanie, czy to gdzieś na górze, czy na dole, więc ja szybko postaram się znaleźć te drzwi, aby zbyt długo nie przedłużać. Sprawdźmy te drzwi. Ale to tylko toaleta, więc tu raczej nic ciekawego nie znajdę. Tak samo i tutaj. Więc to na pewno nie te lokacje, ale... Może... do tej szafy. Chociaż myślałem, że to jest szafa, to jednak są jakieś drzwi do jakiejś dziwnej sali. Okej, tu będę musiał coś odnaleźć. Thank you.
No, taka zabawa nożyczkami to nie jest zbyt dobra rzecz. Okej, musimy ci zrobić kilka zdjęć. Potrzebuję tych nożyczek. Przydałyby mi się te nożyczki. No, to sobie zrobisz krzywdę. Zrobisz krzywdę komuś innemu. Au, no właśnie. To miałem na myśli. Zrobisz komuś krzywdę. A ja znowu wylądowałem w zaświatach. Niestety, ale będzie trzeba się stąd jak najszybciej wydostać i jak najszybciej zdobyć te nożyczki, gdyż myślę, że za ich pomocą grasz już od dłuższego czasu. Może zrób sobie chwilę przerwy. Nie, nie gram od dłuższego czasu, po prostu robię przerwy pomiędzy odcinkami. I to jest cały sęk w tej całej zabawie. Ale zastanawiam się, czy nie najlepszym sposobem byłoby zrobienie czegoś takiego, że oślepić ją zdjęciem i spróbować jakoś wyszarpać te nożyczki. Tak sobie myślę. Czy to jest dobry plan? Do końca pewności nie mam. Ale może warto sprawdzić. No i w końcu, po niezliczonej ilości prób, nareszcie udało się przejść ten etap. I czy w końcu będę mógł już zabrać te nożyczki? Okej. Także weźmy te nożyczki. Jeszcze coś tutaj będzie dostępnego? Chyba nie. Więc pozostaje tylko jedno. O, kot. Pozostaje udać się tylko do tego świniaka. I miejmy nadzieję, że tym razem uda się już zdjąć mu te klucze. Z jego tłustego łebka. Okej, muszę iść na tamtą stronę. Świnka niestety jest po drugiej stronie tej całej szkoły. Okej. Jest i nasza śpiąca świnka, więc podejdźmy spokojnie i zabierzmy te klucze.
Okej. Klucz zabrany z szyi wielkiego dzika. Teraz pytanie. Gdzie mogę użyć tych kluczy? Trzeba by sprawdzić kilka miejsc, tak mi się wydaje. A najlepiej byłoby to zrobić poprzez znowu przejście całej szkoły od nowa. No chyba, że te klucze mogą być do wejścia głównego. Wow. Czy tam jest miś? Czy to by oznaczało, że muszę udać się na górę? Drzwi zamknięte. O. To nie wygląda jak możliwość przejścia. Także przynajmniej kwestia tego, że muszę obejść całą szkołę. I jest tutaj obalona. Tylko zastanawia mnie jedno. Tam nie mogę przejść, na górę też nie mogę wejść. Może tego prosiaczka trzeba jakoś wystraszyć? Czy on po prostu będzie tak spał? Okej. Teraz te drzwi też już są zablokowane, więc za bardzo nie ma tutaj opcji do przejścia. Nie, droga, idź tędy. Tędy na pewno nie wyjdę. To jest pewne. No ciekawie się zapowiada szukanie drogi ewakuacji stąd. Jak na razie żadnego pomysłu nie mam. Okej. Dosyć niespodziewana rzecz. Pytanie, kto się tak drze? No chyba nie warto sprawdzać, co się dzieje za mną. Lepiej idźmy do przodu. What the fuck? Czy to jakieś drzwi będą w ogóle otwarte? Bo opcja spotkania się z czymś takim nie jest zbyt dobra. To wydaje się ciekawe. Drzwi, których normalnie tutaj nie ma. O. Okej, udało się wrócić do holu. Tylko że do czego mnie to doprowadza? Na chwilę obecną chyba nie za wiele tutaj jestem w stanie zrobić.
A drzwi nadal wydają się być zamknięte, pomimo że mam klucza. To dosyć dziwne. Wow! No tego się tutaj nie spodziewałem. I tym bardziej wolałbym unikać takich sytuacji spornych. Właśnie z tego powodu. Musi być na ciebie jakiś sposób. Jednym z tych sposobów na pewno nie jest to, co chciałbym zrobić. Okej, wylądowałem w klasie jakimś dziwnym trafem. Pytanie, dokąd mogę uciec? Czy w ogóle mogę jakoś stąd uciec? Życie tych moli jakoś sprawi, że stanie się coś nowego? No to wygląda, że tak. A tym bardziej szczur, łażący po jej głowie, bardzo nieprzyjemne. Jak taki szczurek łazi po głowie. Z pewnością sprawia to, że człowiek traci orientację. Zwłaszcza, że klawiszologia w tym momencie się odwróciła. Całkowicie. Możesz jakoś zdjąć tego szczura ze mnie? Biegnij, biegnij, moja droga. Do wyjścia. Skoro już udało się pokonać taki drobny szczegół, to może i przy wyjściu będzie coś innego. No właśnie. To miałem na myśli. I takie zakończenie właśnie było w moim planie.